po gali w Poznaniu rozmawiamy z Maciejem Miszkiniem, współkomentującym dzisiejszą galę. Jak pan oceni walkę Michała Hudeckiego z Timu Remp? Dariusz Snarski mówił, że bardzo czeka na tą walkę, że Timur rzeczywiście może sprawić duże kłopoty Michałowi. No ostatecznie Michał wygrał wyraźnie na punkty, ale jak tak można ocenić generalnie ten pojedynek? Ciężko być tutaj obiektywnym. Ja powiem dlaczego, bo poprzeczkę, te wcześniejsze walki, poprzeczkę ustawiły gdzieś tak nisko. Pojedynki nie były elektryzujące, były to pojedynki gdzieś tam na stojącym, raczej niższym poziomie. Dlatego jak się spoglądało na poczynanie Hudeckiego z kulszachmedowym, no to miało się poczucie, że jesteśmy niemal na walce o Mistrzostwo Świata, bo było to dwie czy trzy klasy wyżej niż te pojedynki poprzednie. Na pewno była to niezła walka technicznie. Też walka bardzo jednostronna, gdzieś zabrało to dramaturgię w takim pojedynku. Raczej spodziewać się było można, przynajmniej w tym zestawieniu na papierze, bardziej wyrównanego starcia. Natomiast Hudecki tu bardzo dobrze wszedł w ten pojedynek, od razu trafił kontrami, bardzo silną lewą ręką, był i silniejszy fizycznie, i jednocześnie miał lepszy timing, gdzieś tam zabrał wszystkie argumenty dla swojego rywala z Ukrainy. Iwan Muraszkin to jest zawodnik, który wrócił na polskie ringi w 2015 roku. Miał trzy pojedynki i z Norbertem Dąbrowskim, z Robertem Świerzbińskim i z Mateuszem Rzadkoszem. Wygrał z Norbertem Dąbrowskim, ale tak naprawdę mówiło się, że z Mateuszem Rzadkoszem też wygrał, tylko bardziej nie na kartach punktowych. Z Robertem też była bardzo wyrównana walka. No i teraz wrócił i wygrał z Gorgoniem. To jest jakieś zaskoczenie, bo to generalnie to jest zawodnik, który nie był wyboksowany, bo nie boksował bardzo dużo w ostatnim czasie. Ale z drugiej strony wrócił po kilku latach na polskie ringi i okazało się, że znowu jest groźny i znowu może napsuć krwi gospodarzom. Nie, to nie jest absolutnie żadne zaskoczenie. Taka walka z tych 50 na 50 i było tylko pytanie, ja powiedziałem na początku przed tym pojedynkiem, czy Gorgoń wejdzie w ten pojedynek od razu zdecydowanie i tam trafi swojego rywala kilka razy mocniej, osłabi go w tych pierwszych dwóch, trzech rundach, kiedy jeszcze będzie miał dużo siły, czy po prostu pozwoli boksować Muraszkinowi, później tak jak zwykle będzie miał problemy kondycyjne i Muraszkin, że tak powiem, weźmie górę. Raczej była ta druga wersja. No i tutaj chyba żadnego zaskoczenia nie było. Gorgoń miał szansę wygrać tą walkę, no ale zrobił zbyt mało w początkowej jej fazie. 6 kwietnia, Katowice. Robert Parzęczewski zaboksuje kolejny pojedynek. Na fali wznoszącej jest po walce z Darkiem Sękiem. Może nawet nie po walce z Darkiem, bo już jest od jakiegoś czasu, ale Chudinow to jest rzeczywiście zawodnik, którym być może zrobi jeszcze dalszy, można zrobić na takim rywalu kolejny krok i może nawet większy niż w walce z Darkiem Sękiem. Zdecydowanie większy i mentalnie, bo Chudinow był zawodnikiem, który tam plasował się w okolicy czołówki, bo nie można tego traktować pasa WBA jako mistrza świata, bo w tym czasie mistrzem świata WBA był Gołowkin i tu nie mamy wątpliwości, kto był tym prawdziwym mistrzem. Natomiast, tak jak powiedziałem, w okolicach czołówki Chudinow był i jeśli Parzęczewski go pokona, to sam uwierzy w to, że te miejsce w rankingu wysokie, które on ma, może gdzieś tam mieć jakieś odzwierciedlenie w jego umiejętnościach rzeczywistych, bo na razie on sam w to do końca nie wierzy. Oczywiście wszyscy gdzieś tam obserwujący ten boks Parzęczewskiego też mówią, że owszem robi postępy, że zaczyna się podobać, ale jeszcze daleko mu do tych umiejętności, które właśnie odzwierciedlałyby ranking, jaki posiada. Tutaj po tej wygranej to wszystko może się zmienić, a Parzęczewski z walki na walkę mi i wszystkim innym udowadnia, że gdzieś tam można robić postępy, szczególnie kiedy się skazywało go na zrobienie w boksie niczego. Gdyby był pan w skórze Patryka Szymańskiego, przyjąłby pan pojedynek z Robertem Talarkiem po takiej porażce? Ja myślę, że ja byłem trochę w takiej skórze, bo byłem po porażce z Feigenbutzem i wziąłem pojedynek z Głorzewskim. Także tak jakby z deszczu pod rynę, ale Patryk ma tu dużo trudniejsze zadanie. I myślę, że to się dla niego źle skończy. Z drugiej strony generalnie on nie miał wyboru, bo
Na przykład czy ciebie, czy mnie, czy kibiców interesuje walka na odbudowanie Patryka Szymańskiego? Tego Patryka Szymańskiego, który my wszyscy wiemy, że on ma dobre umiejętności, ale wszyscy się zastanawiamy, czy on się do tego boksu zawodowego nadaje. Nawet można twierdząco odpowiedzieć, że się nie nadaje. No i generalnie taka walka, jeśli on by wygrał z Talarkiem, który jest naprawdę zawodnikiem ciężkim, twardym, takim pełnym profesjonalistą idącym do przodu, z niewygodnym stylem dla rywala, jeśli on w takim pojedynku by wygrał, on by zaprzeczył nam wszystkim. Natomiast i ma szansę to zrobić. Natomiast jeśli nie, no to się tylko potwierdzi, że on do tego twardego boksu zawodowego się nie nadaje. I Mateusz Borek chyba też nie chce tutaj budować rekordów. On zresztą nie buduje rekordów na galach. Ja już wielokrotnie powtarzam, że raczej zestawia jako matchmaker tych gal, jednocześnie jako promotor i matchmaker, zestawia te pojedynki raczej w ten sposób, że dla kibiców, dla dziennikarzy, nie z punktu widzenia promotora takiego typowego. Wolałby pan zobaczyć Tomasza Adamka z kwiatami w ringu, czy kolejnym, ostatnim pojedynkiem? Nie, z kwiatami w ringu. Ja generalnie nie lubię oglądać zawodników, przed którymi nie ma jakiejś przyszłości w boksie zawodowym. Wiemy, co osiągnęli na przykład i albo interesują nas walki z podobnymi rywalami, z trudnymi rywalami, albo po prostu już chcielibyśmy zapamiętać tacy, jacy byli w tych najlepszych czasach, i Tomka Adamka chciałbym zapamiętać takim, jaki był w tych swoich walkach mistrzowskich. Bilans nie walczy. Gabriel Rosado 15 marca zaboksuje z Maciejem Sulenckim w Filadelfii. Czy to jest walka 50-50, czy jednak widzi pan większe szanse w postaci zwycięstwa Maćka Sulenckiego? Myślałem, że to jest trudna walka i ta decyzja nie jest do końca przemyślana, bo Rosado właśnie ma lepsze umiejętności niż jego bilans, ale z drugiej strony wszyscy, którzy chcą być w czołówce, albo którzy chcą udowodnić, że jeszcze w tej czołówce się znajdują, biorą pojedynki z Rosado. Dlaczego miałby być inny Sulenski? Szczególnie, że wygrana z Rosado daje mu szersze perspektywy walki za lepsze pieniądze z kontraktem w DAZN. Dlatego myślę, że dobrze, że ten pojedynek wziął dla niego, dlatego myślę, że on jest w tym pojedynku faworytem, bo ja obserwowałem sobie pod tym kątem Rosado i on jest dobry, ale jednak stara się być do połowy walki bokserem. Tym bokserem będzie zdecydowanie słabszym niż Sulenski. Jak zdecyduje się iść do przodu, to może już Sulenski przyzwyczaić się do niego, już na Sulenckim ani ta siła ciosu, której Rosado chyba aż taki nie ma, ani ta nieustępliwość już nie będą robił takie wrażenie na przykład od szóstej rundy, jeśli Rosado zdecyduje się na niego iść, bo tak ostatnio boksował na przykład z Ariasem. Dlatego myślę, że tutaj faworytem jest Maciek Sulenski. Prędzej spodziewa się pan rewanżu Wilder Fury czy Adam Kownacki jako rywal Dentaya Wildera w kolejnej obronie Bronze Bombera? Tutaj bliżej tych zakulisowych rozgrywek jest Przemek Garnczaczyk, ale z tego co słyszę, może być taki pojedynek z Adamem Kownacki bądź z innym rywalem. Wilder Fury, niby wszyscy tego pojedynku chcą, niby prawie dopięty, ale nie do końca tak jest. Nie wiem, czy do niego dojdzie. Ja chętnie taki pojedynek obejrzę. Z ciekawością oglądałem ten pierwszą ich walkę, a jeszcze bardziej bym obejrzał pojedynek Wildera z Joshuą. Zobaczymy. No, każda opcja, że tak powiem, w tych zestawieniach będzie dla nas ciekawa, bo Kownacki z punktu widzenia polskiego kibica wszyscy zasiądą przed telewizory, natomiast Wilder Fury to już klasyk takiego światowego formatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.